pani premier Ewa Kopacz apelowała do Jarosława Kaczyńskiego, żeby wreszcie wypuścił z zamknięcia, z ukrycia Antoniego Macierewicza i Krystynę Pawłowicz. Ma pan jakieś przecieki, kiedy wyjdą? Ja w ogóle tego ukrycia nie widzę. Widzę aktywność Antoniego Macierewicza poselską, widzę jego obecność na wszystkich naszych spotkaniach publicznych, również na tych konwencjach politycznych. Widzę też aktywność poselską Krystyny Pawłowicz, więc nie wiem skąd te apele i dlaczego pani premier, która zasiada w ławach rządowych w Sejmie, nie dostrzega tych dwoje wybitnych parlamentarzystów polskich zasiadających w ławach i ciężko pracujących w komisjach sejmowych. Myślę, że ona by chciała, żeby jeszcze ogół Polaków widział tych ciężko pracujących parlamentarzystów polskich, bo ma nadzieję, że jak będą publicznie wyrażać rozmaitego typu poglądy i refleksje, to ogół Polaków pobiegnie do urn z napisem Platforma Obywatelska. I tym odda głosik. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem, o co chodzi pani premier Ewie Kopacz czy innym politykom Platformy, że tak obsesyjnie ten postulat formułują. Ja podkreślam, że polityka jest pracą zespołową i zespołowo pracujemy na nasze zwycięstwo wyborcze. Ale jest pytanie, kto jest ambasadorem marki? I w tej pracy są aktywni wszyscy, również wyżej wymienieni posłowie. To jak to do października nie będzie tych posłów w telewizji i w radio i Polacy wybiorą wtedy PiS? A rozumiem, że właśnie pani premier i ci, którzy takie postulaty stawiają, uważają, że praca polityczna polega tylko na tym, że się chodzi do radia i telewizji. Otóż oświadczam, straszy Polaków, to jest zadanie PiSu. Otóż oświadczam, że tak nie jest, że to jest jeden z elementów pracy politycznej, a najważniejsza część pracy politycznej to jest praca we własnym okręgu wyborczym, praca w komisjach sejmowych, praca na forum parlamentu, jeżeli się jest posłem, i taka praca jest przez wszystkich posłów Prawa i Sprawiedliwości wykonywana.